Wenecja, dzień drugi, słońce świeci od rana. Ciepło nie jest, to jest jakieś 8 stopni, ale jest godzina dopiero 9. A ja zaczynam dzień od rejsu po Wielkim Kanale. Będę płynął do domu towarowego Fondaco, ponieważ tam jest z jego dachu. Roztacza się panorama na Wenecję. Miasto budzi się do życia. Oczywiście wszędzie już tłumy ludzi. A ja sobie może strzelę zaraz jakąś kawkę rano tutaj. Cappuccino albo coś w tym stylu. Ach, ta Wenecja. Wenecja, proszę Państwa. A zatem już cappuccino i zaraz także będzie omlet. Mówiłem, że jest zimno. Mówiłem, że jest zimno, ale w słońcu tak grzeje. Jest naprawdę gorąco już. Jest godzina 9 rano. Ja czekam na prom. Jest tyle ludzi, że nie wiem, czy wejdę teraz. A za mną taka kolejka jeszcze, że ho, ho. Dobra, próbujemy. To już był drugi prom, totalnie zapchany. Tam puszczałem tylko priority, czyli ludzi, którzy mają jakieś inne bilety. A ja mam wejście na dach na godzinę 10.30, także nie ma szans, żeby tam dopłynąć na czas. Także cóż, idę z buta tutaj naokoło, to będzie tylko jakieś podobno pół godziny, więc idę, nie? A po drodze takie niesamowite miejsce. Taki to jest zaułek. Oczywiście są gondole i gondoniarze. Kanał. Mostek. Jakaś bazylika kolejna. I taki piękny skwer. Ach, ta Wenecja. A tutaj to chyba już byłem wczoraj. Ale po ciemku, jak zawsze, wszystko wygląda inaczej. Zupełnie niż w dzień, także podziwiajmy to teraz. Proszę. I żeby nie było, gondola za 2 euro na drugą stronę, więc można płynąć gondolą za 2 euro tylko. Santa Sofia. I tak jak mówiłem, gondolą na drugą stronę Wielkiego Kanału za 2 euro tylko. Można? Można. Tylko 2 euro i płynę sobie gondolą tutaj po Wielkim Kanale. Krótka przeprawa, ale jesteśmy po drugiej stronie. Pamiętajcie, Santa Sofia, gondola serwis. A po drugiej stronie już targowisko. Warzywa, owoce. O, orzeszki są. I nie tylko. I Wenecja to oczywiście także wszechobecne pamiątki. W każdym zaułku tutaj. Gondole, wszędzie gondole. Co to za miasto? Co to za miasto ta Wenecja? A tutaj most westchnień. Rialto. Oczywiście z widokiem na Wielki Kanał. Kanał Grande. I widok z drugiej strony. A teraz jestem już na dachu domu towarowego Fondaco, skąd rozpościera się przepiękna panorama na Wenecję, kanał, łodzie, domy. Wstęp jest darmowy, ale wcześniej należy zrobić rezerwację. I cóż, czyż nie jest pięknie? Czyż nie jest wspaniale? Wenecja, moi drodzy. Ta wygląda Wenecja z góry. Bez użycia drona, po prostu sami możemy to oglądać. Wizyta trwa około 15 minut, ale jak to się ma do rzeczywistości, to nie wiem, ponieważ i tak przyszedłem 10 minut wcześniej, także no jest dobrze, nie? Wenecja. Wszedłem 10 minut wcześniej, a wyszedłem 8 minut później, także
Musicie tutaj być równo na określoną godzinę. Zaś tak się prezentuje dom towarowy Fondeco, który podobno niegdyś spłonął. Zanim kolejne atrakcje Wenecji, to jeszcze most Rialto. Za dnia, z tej perspektywy. I tam dostawa towary jakaś. Tutaj nie ma samochodów. Następne miejsce, które warto odwiedzić, to Liberia Aqua Alta, czyli stara księgarnia, która bywała notorycznie zalewana wodą. Książki wielkiej gondoli tutaj układane, ale to nie wszystko, ponieważ tutaj na zewnątrz książki pokładane w takie schodki. Wszystko dawno już spleśniałe, zbutwiałe, ale bardzo fajnie to wygląda. Ale ludzi jest tyle, że tam bardzo ciężko się dopchać. Z kolejka do zdjęć. A tutaj ta wielka gondola. A tutaj taki kolejny zaułek z książkami. Niesamowicie to wygląda. W miejscu, w którym powiewają flagi, znajduje się księgarnia. A tutaj przecudny, turkusowy kolor kanału. I nie, bynajmniej nie śmierdzi. Nigdzie nie śmierdzi w Wenecji. Tymczasem już tutaj płynie gondola. Bez nawigacji Wenecji jest ciężko i trudno, ale powiem wam, że warto się zgubić i penetrować to miasto, tak, właśnie tutaj na własną rękę, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dokąd, i wtedy znajdujemy takie piękne zakątki. Tutaj również byłem wczoraj w nocy, no ale za dnia to już jest całkiem inna bajka, ponieważ to jest bajka. Turkusowy odcień wody i pełne zamglenie. Nic nie widać na horyzoncie, nic. Teraz płynę na wyspę Burano i Murano. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy to właściwy prom. Chyba tak. Dobra, wszystko gra, ten właściwy kierunek. Na wyspie, którą teraz mijamy, znajduje się cmentarz i nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób tutaj wyglądają pogrzeby. Tutaj zaś już wyspa Murano, która słynie z wyrobów szklanych i porcelanowych. Tam znajdują się bardzo małe huty szkła. A tutaj już tyle ludzi czeka na prom. Wszędzie są takie tłumy. I w końcu, po paru przygodach, Burano, najbardziej kolorowa wyspa, miasteczko, które niegdyś słynęło z wyrobu koronek. A obecnie znane z kolorowych domków i kamienic. Oczywiście tłum osób, które wysiadły ze statku, niesamowity, ale tutaj już kamienice kolorowe. O ja, spójrzcie, przepięknie to wygląda. Tak kolorowo. Jest to całkiem spory kawałek od głównej Wenecji.
prawie że 50 minut dwoma statkami. I w momencie, kiedy nie wieje, w pełnym słońcu jest fantastycznie ciepło. Fantastyczne miejsce, fantastyczne kolory. Wszystkie kolory. Wszystko możliwe chyba. Na to liczyłem, na to tutaj liczyłem i absolutnie nie jestem zawiedziony. Tak właśnie miało być. I tak jest. Trochę za dużo turystów, no ale w takim miejscu to trudno się dziwić. Te takie fajne stare kamienice i tutaj na szczęście troszkę mniej osób. Się Wałęsa, wszyscy idą do centrum. Kolorowo, bajecznie. I oczywiście łodzie wszędzie. I krzywa wieża, dzwonnica. Ale oczywiście najlepsze są boczne uliczki bez turystów. Na przykład taki zaułek tutaj z praniem. Rewelacja. Chociaż dla mieszkańców to normalna sprawa. I wszystkie domki w innym kolorze. I oto już następne miejsce, które poraża. Tyle kolorów. O, jakieś hałasy, roboty. Co oni tam robią? Wiedziałem, że to fajna wyspa, że będzie fajnie kolorowo, ale że aż tak? No, totalny szok, moi drodzy. Totalny szok. Tutaj jakie podwórko i zero ludzi, oprócz pani, która właśnie chowa swoje pranie. Każda kamienica, każdy dom w innym kolorze. Niesamowite to sprawia wrażenie. I tutaj też jest na plus to, że nie ma praktycznie żadnych turystów. No, gdzie nie gdzie. Zadowolony jestem z tej wyspy, zresztą to jak zawsze, jaram się niemiłosiernie, ale no w takim miejscu trzeba się jarać. Mnóstwo jakichś małych restauracji, ja chyba także skorzystam, ponieważ już przyszła pora, żeby coś zjeść. Ale póki co jeszcze kolorowe domki. I mewy. Burano skradło moje serce, mogę to przyznać. Z ręką na sercu właśnie, z ręką na sercu. I taki widoczek od strony morza. Troszkę inna perspektywa. I tutaj najbardziej krzywa wieża w całej Wenecji, chyba tak mi się wydaje. Ryneczek, restauracje. I chciałem powiedzieć, że tutaj już jest pięknie, ale tak naprawdę to wszędzie jest pięknie. To nie ma miejsca, żeby nie było pięknie w Burano.
ta wieża, dzwonnica jest autentycznie krzywa. To jest jakieś, nie wiem, 7 do 10 stopni. To nie jest telefon, to jest naprawdę. Ona naprawdę jest tak przekrzywiona. Ale nic dziwnego, są po prostu tereny podmokłe. Te wszystkie wyspy. O, dzwon. Dzwon potwierdził to, co mówiłem. Dzwonnica z tej perspektywy być może nie wygląda na taką krzywą, ale uwierzcie mi, że jest. Tymczasem tutaj Muzeum Koronek, ponieważ jak wspominałem, brano sunęło kiedyś właśnie z wyrobu zdziergania koronek. Kolory w słońcu nadają temu miejscu no taki bajkowy klimat, jakby nie było. Nie wiem, kto wpadł na taki genialny pomysł pomalowania wszystkich domków, ale wygląda to, kurczę, tak, że aż człowiek ma tutaj ochotę wrócić za jakiś czas i to już niebawem. Oby. Pamiąteczki i takie tutaj widoki na miasto, miasteczko. Nie ma końca zachwytów, nie ma mojego końca zachwytów miasteczkiem Burano, no ale co się dziwić, no w takim miejscu to człowiek jest szczęśliwy. Człowiek jest szczęśliwy w takim miejscu, że może właśnie je zobaczyć. Kolejny raz powtórzę, że bajka, bajeczne miejsce z każdej strony, gdzie by nie patrzeć, wszędzie kolorowe domki, kanały i mnóstwo turystów. I wieża, dzwonica. Bajkowo, wciąż jest bajkowo. Cały czas, cały ten wspaniały czas tutaj. I nie przestaję kręcić, nie mogę się powstrzymać, od kręcenia tego miejsca. Lekka przekąska, spritz i ciastka rybne. Przy kanale oczywiście. Było miło, ale ja już muszę wracać do Wenecji. Później mam pociąg do Treviso, a rano mam samolot powrotny już do Brystolu. Tutaj póki co prom. No, zaraz powinien być chyba. I oto z powrotem już tak zwana Wenecja właściwa. Kolejne kanały, kolejne zaułki. I mogę o tym miejscu powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, gdzie jestem. To jest coś pięknego, naprawdę. Kolejna zguba. Zaczarowane miasto. Wszystkie kanały, wszystkie uliczki są takie same. Którędy teraz iść? A jednak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czyli jestem na właściwej drodze na stację kolejową Santa Lucia. Kochani, ostatnie chwile w Wenecji. Trzeba się nacieszyć. Trzeba się nacieszyć tym widokiem, ponieważ nie wiadomo, kiedy tutaj wrócę. Miejmy nadzieję, że szybko, ale to się okaże. No, tak ogromnej pizzy to się nie spodziewałem. Do tego jeszcze spritz i ostatnie widoki na Wenecję. Cannoli pistacio to jest tak dobre, ale zarazem to jest tyle cukru, że historia. Wenecja w dwa dni, w
wiem, że nie zwiedziłem żadnego muzeum, nie wszedłem do żadnego kościoła, trudno, ale mimo wszystko widziałem sporo fajnych rzeczy. I jeżeli kogoś zainspirował ten wyjazd, to wiecie co robić, po prostu zapraszam do Wenecji. I żegnam się ze wszystkimi, boskim, ciao, Wenecja.